Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Astyd, a to jest projekt 087. Na pewno wiecie, co to jest. To jest gra taka mini horror. Schodzimy sobie wzdłuż schodów, w dół raczej schodów. Jednocześnie słysząc jakieś dziwne dźwięki dochodzące najprawdopodobniej z dołu. I ja tutaj gram, jest 23 w nocy. I się troszkę tak, ni to dygam, ni nie, no tak włączyłam, zobaczyć co to jest, bo słyszałam gdzieś tam o tej grze. Ale no cóż, mam nadzieję, że mi pomożecie przetrwać to. W każdym razie, staram się w miarę sprawnie schodzić po tych schodach. I się nie bać. Słyszę jakieś warki. Jakieś warkotanie, dyszenie. Nie wiem. Ewidentnie jakby ktoś dyszał. Tak. To co czytałam sobie o tej całej grze, to wiem, że to jest parę różnych takich wersji tej gry. Ej, ktoś chodzi chyba tu oprócz mnie. No? To jakby ktoś z góry schodził, czy z dołu? Ktoś jednocześnie idzie razem ze mną. Słyszycie? Kurde, albo ktoś idzie do mnie, albo ktoś schodzi z góry, albo idzie w stronę mnie z dołu. To jest niepokojące. W ogóle ta cała historia tych schodów jest dosyć ciekawa. Można sobie to poczytać na Wikipedii. Nie na Wikipedii, na straszy.pl, gdzie jest opisane takie różne rzeczy dziwne. Dam linka pod spodem tego filmiku. Jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie poczyta. Bo jest naprawdę całkiem. Jak sobie to nie chcę spoilerować, więc kto będzie chciał, to poczyta. Sama gra. Co tu dużo mówić? No cóż, zwykłe schody niby, nie? Znowu ktoś idzie. No, czy z dołu? Z góry? Tak, schodzimy sobie tak. Ciemność sięga gdzieś do pół piętra. Już jest 10. piętro. I musimy zejść chyba, nie wiem, na które piętro, nie mam pojęcia. Ale coraz bardziej mi tutaj ciary chodzą po plecach, jak tak łażę. Wiem, że też jest wersja z jakimś takim latającym potworkiem. Coś w rodzaju Teletubisia. Ale w to raczej chyba nie będę grała, bo jak zobaczyłam jeden trailer, to mi się odechciało. To nie na moje nerwy. Chyba, że ktoś mnie przekona do tego. W każdym razie sam fakt, że w to gram, to jest duży wyczyn w moim wykonaniu, bo jestem dosyć taka tchórzliwa. Dopiero się oswajam z grami typu horror. Amnezji póki co do tej pory nie mogę włączyć ponownie, bo jakoś, no nie wiem, może spróbuję ją skończyć. Póki co odpoczywam od niej, ale na pewno ją kiedyś tam skończę. Jak nie, to zawiążę sobie oczy, będę grała na oślep. A tutaj co, no? Próbuję jechać jednym ciągiem, żeby się nie zatrzymywać i potrzebnie nie myśleć, co to się dzieje na tych schodach. Przy okazji trzymając napięcie, że tak naprawdę nie mamy czasu na zastanowienie się, tylko po prostu idziemy przed siebie. I wam powiem, że nie wiem, co mnie czeka na dole i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Nie wiem, czy jest coraz ciemniej, czy tylko mi się wydaje, czy to już jest takie zmęczenie oczu, 17 piętro. Kuźwa, niech mnie ktoś przytuli. Dobra, idziemy. Na razie nic się nie dzieje w sumie. Nie ma tak naprawdę powodu panikować. No, ktoś tam dyszy gdzieś.
O Jezu, co to było? To był jakiś duch, czy co? Nie wiem. Nie wiem, co to było. Idziemy, idziemy. To jest takie troszkę klaustrofobiczne. A jakby ktoś miał klaustrofobię, to się mógłby tutaj przekręcić. To w ogóle wyglądają te ściany jak totalnie takie z metalu, jak jakiś taki bunkier. Nie wiem, 20, jeżeli dobrze czytam. W ogóle same schody wyglądają jak oblepione jakimś szlamem. Coraz bardziej słychać te dyszenie, jakieś warki, nie wiem, parczenie. W ogóle tak jakby jakaś kotłownia na dole była, czy coś, takie dziwne szumy. Nie wiem, czy też się boicie tak jak ja, czy tylko ja taka jestem tutaj, kuźwa, nie wiem. Nie wiem, po co ja w ogóle to włączyłam. Kurde, no. Ale no nie, no trzeba przezwyciężać strachy. Trzeba przezwyciężać. No. Dobra, idziemy równym tempem, nie zatrzymujemy się. Idziemy, idziemy. Trzeba być twardym, a nie miękkim. Trzeba być mężczyzną w ciele kobiety. Trzeba dawać z siebie wszystko. Co? Ciekawe jestem, ile pięter trzeba schodzić. I co w ogóle jest na samym dole? To miałam wrażenie, że coś się dzieje. To jest jakby ciemniej, nie wiem. Coś tak jakoś dziwnie na tym dole jest. O, coraz głośniej. Ale o co tu chodzi, kurde? Złażę, złażę i tak naprawdę nic się nie dzieje. Jakiś jeden, nie wiem, jakiś duszek, jakiś dym był tylko przez chwilę na jednym z pięter i gówno, nic więcej. Poza tym, że to jest bardzo klaustrofobiczne i ktoś ewidentnie za dużo palił z tych gości, co tam jest na dole. Bo strasznie głośno harczy, jakby całe stado paczek z cygarami wypalił w jednym momencie. I tak poza tym w sumie nic się tutaj nie dzieje. Nie wiem, czy jest się czego bać w ogóle. Byłby ja, jakby na przykład na samym dole wyleciał jakiś clown. Taki, a kuku, nabrałem cię. Ale nie, na pewno tam jest coś gorszego. Cały czas idziemy, idziemy równy teren. Ale coraz mniejszą mam ochotę schodzić tam na dół, bo jakoś, kurde, no, no nie, no, boję się tego, co tam zobaczę. 31. O kurde, coś chyba jakoś coraz ciemniej tu jest. Nie, naprawdę jest coraz ciemniej. Nie, idziemy równym tempem. Idziemy, czy mamy tempo, czy mamy tempo. Lecimy, lecimy. Jak mamy coś przestraszyć, to mnie przestraszy. Jedziemy. Jak się będę za długo zastanawiać, to ją wyłączę i w ogóle tego nie nagram. Jezu! Boże święty, co to było? Boże, prawie wyleciałam z krzesła. Nie, dobra. O Jezu. Dobra, dobra. To były stare triki, to było naprawdę to był żart twórców, to naprawdę było jakieś dziwne. Jakieś dziadostwo. Czy tam coś jest? Kurde, jakoś ciemno tutaj jest. Okej, okay. Trzymamy się ściany, jest okej. Okay. To tylko gra. Jezu! Boże! To tylko gra, ja jestem tutaj bezpieczna, nic mi się nie dzieje, jest to tylko gra. Dobra. Chyba jak mi coś wyleci tutaj, to ja umrę. Jezu! Aż mnie ciary przeszły. Ej, ja to chcę wyłączyć, ale nie, nie zrobię tego. Uważaj, mieć jaja. Idziemy na dół. Nic się nie stanie. Ja jestem tu bezpieczna w domu, jest ok. Najwyżej umrę na zawał i zostawię spadek po sobie. Czyli mój komputer. Najwyżej ktoś się ucieszy. Dobra. Jest okej.
Jest okej. 38 chyba. Dobra. Okej. Oddechy, oddechy. Jeszcze żyję. Dobra. Równe tempo. Trzymaj równe tempo. Nie wahaj się. Nie wolno się wahać. Okej. Nie wiem, mam wrażenie, że te schody są coraz brudniejsze, a to jest coraz ciemniej. 40. Ciekawe, ile to ma pięter. Idziemy, idziemy. Trzymajcie za mnie kciuki, a jak co, to przyjdźcie na mój pogrzeb. Będę wdzięczna. Okej. Coraz głośniej słychać te warki. Czy tam coś jest? Nie, chyba nie ma. Dobra, idę. 42. No. Dobra. Trzymam się. Wdech, wydech. Jeszcze. Jeszcze jest ok. Dobra. Jesteśmy razem, to damy radę. 44. Kurde, ile tu jest piętro? Co to jest, kuźwa, do jądra dokopane, czy co? Jezu, idziemy. Boże, ej, niby się nic nie dzieje, ale ja się coraz bardziej boję. Mam ochotę wyłączyć tą grę. No. Słyszycie ten dźwięk cały czas. Mam nadzieję, że słyszycie to, co ja. Trzymam tempo. Jak na joggingu. 48. Trzymam tempo, nie zatrzymuję się. Czterdzieści dziewięć. No nie wiem. Kurde, niedługo ten odcinek będzie trwał 3 godziny, jak tak dalej będzie z tymi piętrami lecieć. Ojeju, jeju, jeju. Co mnie czeka na dole? Ja pierdziel 50. Kurde, to chyba już będzie coś? Nie. Założę się, że to mi wyskoczy na łeb, na szyję i ja nawet nie będę wiedzieć. Stary numer z horroru, pewnie coś za plecami mi wyskoczy i mnie zabije. Okej, okay, jedziemy dalej. Może do setki dobijemy, nie? Dobra, na razie się chwilowo wyluzowałam, bo nic się póki co nie dzieje od jakiegoś tam czasu. Zobaczymy. Teraz sobie mi się wydaje, tak jakby ktoś spał po prostu na dole, tak jakby chrapał strasznie. To nie brzmi jak warki, tylko właśnie jak jakby ktoś spał. Z zatkanym nosem, 53. Może wielki stary niedźwiedź, który mnie zeżre na kolację. No idzie nieźle, 54, niedługo idzie 60. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go nie boimy, na palcach chodzimy. Stary niedźwiedź mocno śpi. Bu! Nie, no dobra, nie będę was straszyć. Dobra. Będzie się tu coś działo, czy tak będziemy złazić, złazić? Dobra, no, na razie się dalej nic nie dzieje. Hmm. 58, no jest nieźle, nieźle.
cóż, to jest jakiś nowy dźwięk. Ktoś krzyknął. Krzyknął albo coś, nie wiem. Nie wiem, do czego porównać ten dźwięk. Idziemy, idziemy. Które to 60. No dobra. Nie wiem, ile może mieć pięter takie coś. No ale cóż. Idziemy dalej, dalej się nic nie dzieje. Dalej ktoś śpi na dole i głośno chrapie. No. No. Czekam, czekam na jakąś akcję. Nic dalej nie ma. 52. Dobra. Nie wiem, czy jest ciemniej, jaśniej, tak samo, nie wiem, sami ocencie. Dobra. Schodzimy w dalszym ciągu dzielnie na dół. Nie zatrzymujemy się bez potrzeby. Szczerze mówiąc, tak zastanawiam się, jakbym miała schodzić tyle pięter w dół, to nie wiem, czy bym się do łazienki nie zachciało. Tu nawet nie ma gdzie wyjść. Chyba tylko lać na dół na tego, co tam śpi na dole. Ale kobiecie jest ciężej lać. Tak po prostu. Więc to byłoby utrudnione. Ale dobra, skończmy ten temat. No. Czekam, czekam na jakąś akcję. Powoli jestem zawiedziona. Nawet jak na takiego tchórza jak ja, to jestem bardzo zawiedziona tą akcją w tej grze. Raczej jej braku. Brakiem. Okej. 67. Okej. Idziemy dalej. Może idziemy kogoś obudzić. 68. Spoko. No. Ale ktoś chrapie. 69 chyba. Okej. Okay. 70. Dobra. Ile tych pięter? O! Znowu były duchy. Dobra. Na razie jeszcze żyję. Dalej ktoś chrapie. Siedemdziesiąte drugie. No dobra, no schodzimy dalej, nie? A coś jest? Nie, wydawało mi się. No dobra, 73, idziemy dalej. Czwarte. Dalej, psin, co się dzieje? Szóste. Dalej się nic nie dzieje. Dobra, siódma. Dalej dupa. O, tam coś jest. O, ja pierdzielę. O, ja cię... Dobra, idziemy na żywioł.